Blizzard oficjalnie zamyka cykl wydarzeń sezonowych w Overwatch 1. Już ich więcej nie będzie, a na zakończenie rozpoczynają wielki proces świętowania poprzez potrójną rocznicę, czyli trzy wydarzenia sezonowe, które mają być ostatecznym podsumowaniem eventów, ostatnią szansą na zgarnięcie skórek z jedynki i przygotowaniem do przejścia na Overwatch 2. Kończy się pewien etap, czas przejść do kolejnego, a dzisiejszy film jest omówieniem tego newsa. No to tak, Blizzard ogłosił rocznicowy remix. W muzycznym stylu zapowiedzieli pierwsze z trzech wydarzeń sezonowych, czyli Volume 1 rusza 5 kwietnia. Tak, tak, nie będzie archiwów, są zastąpione przez rocznice. Zamiast w maju, już w kwietniu będziemy mieć odblokowane wszystkie tryby sezonowe, z lootboxów będą lecieć wszystkie skórki, ale co najważniejsze, skiny, które jak dotąd były na amen zablokowane, również powrócą. Przez lata mieliśmy różnego rodzaju mini-eventy, Anabastet, Bastion Lego, czy niedawny żniwiarz Kodeks Przemocy. Najczęściej pojawiały się z okazji opowiadania. W ich trakcie mogliśmy zgarnąć legendarną skórkę za zagranie kilkanaście gierek. Ale po zakończeniu mini wydarzeń koniec. Skin już nigdy nie do zdobycia, szansa przepadła. Musieliśmy obejść się ze smakiem. Ale dzięki remixowi raz jeszcze mamy szansę. Co ja gadam, aż trzy szanse, trzy razy po trzy tygodnie. Przez tyle czasu będą odblokowane skórki z wydarzeń i mini wydarzeń. Co więcej, choć to już społeczność jojczy, płacze i marudzi, najpopularniejsze skiny otrzymają swoje alternatywne wersje, właśnie tak zwane remixy. Tegoroczna rocznica nie będzie zawierać żadnych zupełnie nowych skinów, ale recolory starych, wszystkie pomalowane na biało. No i wiecie, straszne narzekanie, że to lenistwo, że po prostu po linii najmniejszego oporu, że wywalone na graczy, ale po pierwsze, taka jest właśnie tematyka tych trzech wydarzeń. Nostalgiczny tryb, podsumowanie przeszłości, jak to Blizzard określił w muzycznym stylu The Greatest Hits. To nie ma być coś nowego, tylko właśnie zamknięcie pewnego etapu w życiu i ruszenie dalej z zupełnie nowym projektem. Po drugie, kuźwa, no przecież beta jest tuż za rogiem, a potem kolejna beta, łącznie kilku nowych bohaterów, a im trzeba zrobić skiny, prawda? Po jakiego grzyba zużywać czas i pieniądze na kolejnego odgrzewanego kotleta? Ja pitole, na Twitterze czy na forum ludzie płaczą jak dzieci, nic tylko ciągle daj, daj, daj. Ale dobrze, tylko uspokój się już, wypij meliskę i wróćmy do tematu. Przy okazji pojawił się też wpis Community Managera o tym, jakie są ich plany na najbliższe wydarzenia sezonowe. Otóż pierwszy remix zastąpi archiwa. Druga część odbędzie się wtedy, gdy zawsze odbywała się normalna rocznica. Natomiast trzecia, ostatnia część remixu ruszy w miejscu letnich igrzysk. Taki zabieg pozwoli twórcom maksymalnie skupić się na PvP do Overwatch 2, a graczom da szansę na zgarnięcie tego, co im brakuje. Dlatego, moi drodzy, teraz o tym, co to wszystko oznacza. Tak po prawdzie to o tym chciałem głównie powiedzieć. To, że tam będą wszystkie stare skórki do zdobycia, to kij, to mnie aż tak nie interesuje. Natomiast fakt ruszenia takiego rodzaju potrójnego wydarzenia niesie ze sobą pewien przekaz. Jak dla mnie, jest to totalnie forma pożegnania się z Overwatch 1 i z jego wydarzeniami sezonowymi. Nie będzie archiwów, nie będzie tym bardziej letnich igrzysk. A to właśnie one były zupełnie pierwszym eventem. Ach, cholera, jak ja to pamiętam dobrze, kilka miesięcy po premierze Overwatcha był pierwszy leak Summer Gamesów i takie wytyfy, o co chodzi. Jeszcze sam koncept wydarzeń sezonowych nie był nam znany. Natomiast rocznica zawsze była takim podsumowaniem poprzedniego roku, a po niej na nowo zaczynał się kolejny cykl tych samych eventów. A teraz? Aż trzy rocznicowe wydarzenia. Brak Summer Gamesów, które miały zaczynać kolejny cykl. Czyli co? To nie jest takie podsumowanie poprzedniego roku, ale wszystkich poprzednich. Całych 6 lat istnienia Overwatcha. I nagle jesienią miałoby tak po prostu ruszyć Halloween i kontynuować cykl jak gdyby nigdy nic? Przecież dopiero co było pompatyczne The Greatest Hits,
to chyba czas na coś nowego, prawda? Zatem uważam, że jesienią odbędzie się premiera Overwatch 2. Ruszenie z takim rodzajem rocznicy pasuje właśnie do powyższej narracji. Od dawna sobie pomyślałem o tym, że Blizzard specjalnie zrobi tak, by na rocznicę się skończyło. Widać tu pewną symbolikę. Anniversary zawsze kończyło roczny cykl wydarzeń sezonowych, natomiast potrójna rocznica zakończy po prostu cały cykl wydarzeń sezonowych w Overwatch 1. Zresztą co ja mówię, że ten zabieg Blizzarda wskazuje na premierę dwójki jesienią? Przecież już od jakiegoś czasu wszystko na to wskazuje. Beta sequela rusza pod koniec kwietnia, a beta testy nigdy nie trwają jakoś długo. To znaczy, różnie bywa na rynku gier, ale u Blizzarda pół roku bety to max. Beta oznacza zbliżającą się premierę, bo ona jest właśnie tym szlifowaniem, przygotowaniem i sprawdzeniem, czy na pewno wszystko działa, a nie procesem tworzenia gry. Zatem szykują się intensywne momenty i ja już serio zaczynam powoli czuć te podniecenie co lata temu. Co prawda mówiłem niedawno, że zacznę już przed betą być bardziej aktywny, a tu na razie lipa. Jednak tak naprawdę ja serio w wolnych chwilach non-stop robię coś związanego z moim wielkim powrotem. Ach, moi drodzy, będzie bardzo ciekawie, dlatego wracajcie na kanał, ponownie subujcie i wbijamy 100 tysięcy. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć.